Pan Stanisław Góry przygotował prezentację z odbioru wykonania zadań. Bardzo proszę zobaczyć. Prezentacja od ostatniej sesji dnia 30 listopada do 20 grudnia. Odbiór biorący utrzymania ogródków jordanowskich, pani Hałacińska, Halina była na odbiorze. Czy coś jest w tym kierunku? Coś do powiedzenia, pani Halina? Poprzedniego miesiąca zostały uwzględnione. Z wyjątkiem, tak jak wcześniej chyba Państwu mówiłam, z wyjątkiem wyczyszczenia dwóch stołów ping-pongowych na osiedlu Jagiellońskim. Po prostu ale one są nie da się, to znaczy generalnie nie da się tego w ten sposób wyczyścić. I uzgodniliśmy z wykonawcą, że na wiosnę po prostu będą wyszlifowane, bo w żaden inny sposób chemiczny tego się nie da usunąć. Będą po prostu wyszlifowane i wyczyszczone. Generalnie było czysto, nie było żadnych butelek, papierów, jak Państwo widzicie w szacie takiej zimowej są nasze ogródki. Było ok. Dziękuję. Następnie doposażenie ogródka jordanowskiego osiedle Kazimierzowskie 7. Zostało dostawione pani Agnieszka Łoś jako odbierająca. Zostało doposażenie, urządzenie, tak zwany zestaw sudety i częściowo zniwelowany plac na więzienie ziemi, czyli podniesienie do góry, bo w tym miejscu stała woda. No zobaczymy, jak to zda egzamin na wiosnę. Następnie, proszę Państwa, Uniwersytetu Połanieckiego, gdzie miejsca postojowe. Tutaj pozwoliłem sobie umieścić slajd, który, na którym widzimy miejsce, w którym to ma być umieszczone te właśnie nasze miejsca postojowe. Tu, gdzie są te krzaki, one zostały wycięte i w tym miejscu będzie, pokażę w dalszej kolejności. Po wycięciu tych krzewów, no tak to miejsce wyglądało. Następne miejsce to jest Uniwersytetu Połanieckiego po drugiej stronie, gdzie ta tablica. Tu było niewykorzystane miejsce, bo miejsca postojowe. Tą tablicę przenieśliśmy na drugą stronę przy chodniku i w to miejsce zostały wykonane miejsca postojowe. Przy tej tablicy właśnie tak wyglądało podczas budowy nasze miejsce. Odbierający pan Bartoszek ma. Następnie w to miejsce, które pokazywałem, te krzewy, gdzie zostały usunięte, tak wyglądało podczas budowy tych naszych miejsc postojowych. Proszę zobaczyć. To w tym samym zadaniu, to znaczy w tym samym, na tym samym odbiorze był pan Bartoszek, gdzie przejście z osiedla Niepodległości do sklepu, bodajże Lewiatan w tej chwili Niebaśka, gdzie remont nastąpił tego przejścia. I widzimy... To jest proszę? To jest to przejście. To jest to samo. Nie Lewiatan. Aha, Ludwik. Przepraszam. To. I to jest właśnie to, ten Lewiatan, to przejście pan Bartoszek odbiera. Tak. Następna sprawa osiedla Albertyńskie 14. Przed wykonaniem posiedzenia. Tutaj była propozycja mieszkańców, żeby oświetlić to przejście po lewej stronie, co jest umieszczone tutaj. I propozycja była nasza z naszej strony, żeby od tego słupa pociągnąć tu to miejsce i postawić lampę oświetlającą. Tak wygląda dostawienie tej lampy. Pan Wieńczycki Zygmunt odbierający. I tu jest jeszcze jedna propozycja, żeby w to miejsce tej lampy dać taką podwójną na wysięgnikach, żeby bardziej tutaj oświetli to skrzyżowanie.
I oświetlenie kładki na rzece Długi. To jest ulica Podrzecze. Była interwencja mieszkańców, że tutaj bardzo często przechodzą ludzie w późnych godzinach wieczornych. Jest ciemno, w związku z tym tą kładkę należało oświetlić. I od tego słupa nastąpiło przeciągnięcie linii przez Długnię, ponad Długnią i na drugą stronę postawienie słupa oświetlającego właśnie tą kładkę. Ten słup i tu jest ta kładka. Remont chodnika przy ulicy Łopackiego pani Aksamil Urszula. No, to było zadanie, które wymagało tutaj w tym miejscu, było dosyć tak zniszczony ten chodnik równocześnie. To jest jedna część i druga część to było obok przychodni, gdzie pani Zaremba pamięta, jak to wyglądało. Wiem, bo to właśnie to proponowałam to zrobić. Było to było wyboje. No, to teraz pani będzie chodziła nawet o pan dobra. Także jest bardzo ładnie to zrobione. Odbiór, wykonanie parkingu przy Arce 11, pani Aksamil Urszula. To samo w tym samym odbiorze i drugie zadanie. Częściowo parking został poszerzony o miejsce ustrojowe asfaltowe, jak również miejsca, które są w tych ażurowych płyt. Przed blokiem od strony obrońców krzyża i równocześnie od strony obrońców krzyża. W sumie, jak rozmawiałem z tymi pracownikami, to wygospodaruje się tutaj około 14 miejsc postojowych. Tyle. Czy są jakieś pytania do bieżącej pracy zarządu? Bardzo proszę.